w imię Ojca i Syna. Dziecko specjalnej troski właśnie wysyłałam, żeby już, poszło, bo matce to by cały dom sprzedało. Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pontyuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebiony. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Módlmy się o wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pierwsza tajemnica bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu, modlitwa Boga człowieka przed zbawczą męką, to źródło mocy i zasługi w znoszeniu wszystkich naszych smutków, trwóg i odruchów odrazy przed cierpieniem, o ile staramy się w nich jednoczyć z Jezusem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Modliła się Joanna z parafii świętego Jakuba. Bóg zapłać. Druga tajemnica bolesna, biczowanie Pana Jezusa. Uderzenia wywołują wewnętrzne wylewy krwi, a w następstwie bo te zjednoczone nie kontrolują, nie mają swoich sojuszników w tych rejonach, które, jakby, które... Ale kto o tym pamięta? Byłyby obiektem tych rozmów. Tak, dokładnie, ponieważ głównym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w Syrii są syryjskie siły demokratyczne, SDR, czyli Kurdowie, którzy nie będą brać udziału w tych rozmowach. Tutaj Więc ja na miejscu Amerykanów w ogóle nie brał udziału w tych rozmowach. Oczywiście, jeśli Amerykanie zdecydują się brać udział, to będzie to w pewnym sensie jakaś tam demonstracja zaangażowania. Natomiast tak naprawdę bez naprawdę wszystko nie da się dojść do konkluzji. Tych stron jest w Syrii bardzo dużo. One kontrolują różne części tego kraju. Ale czy te terrorowe strony mogą się przyczynić do tego, że wchodzi tu jakaś część tego kraju? Stanie się spokojniejsza i to spowoduje, że te kolejne strony będą skłonniejsze do rozmów, albo że będą, nie wiem, czy na przykład rząd Damaszku będzie skłonny do podobnych ustępstw wobec kolejnych grup, które te rozmowy nie mają służyć ustępstwom rządów Damaszku, a wręcz przeciwnie. Te rozmowy mają służyć konsolidacji władzy Asada w zachodniej Syrii. Także tutaj nie ma mowy o żadnych ustępstwach. Asad w jednym z wywiadów mówił, że jedynym ustępstwem, jaki może zaoferować, to amnestia dla rebeliantów. Ja przypuszczam, że będzie jeszcze jeden krok zrobiony, to znaczy parę figurantów, bo tureckich figurantów zostanie włączonych do rządu w Damaszku. Natomiast też nie sądzę, żeby to przyczyniło się do jakichś uspokojenia sytuacji. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, szereg tych innych terytoriów, tych enklaw będących w rękach rebeliantów, to tak naprawdę jest w rękach Husy, Al-Kaidy i tych sił dżihadystycznych, które nie biorą udziału w tych rozmowach w Astanie. Więc tam te rozmowy w Astanie będą służyć bardziej uzasadnieniu takiej
błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Teraz tylko będzie Rosjan i Asada krytykować za bombardowania Idlibu, ponieważ będzie to jakby efekt bombardowania Idlibu, będą efektem rozmów pokojowych w Astanie. Tak? Ci, którzy rzekomo pozostają poza, pozostaną poza porozumieniem, jakie tam zostanie zawarte, będą jakby uznani za terrorystów. Tak? Tutaj więc z jednej strony ci, którzy kontrolują de facto Idlib, z drugiej strony trudno powiedzieć, co się stanie z frontem południowym. No i wreszcie chińskie siły demokratyczne, które też te rozmowy w Astanie obawią się, a to jeżeli tak będzie, to nie będzie to miało nic wspólnego z pokojem, z rozmowami pokojowymi, wręcz przeciwnie. Te rozmowy w Astanie mogą być jakby pretekstem dla Turcji do zaatakowania pozycji EGF-u w północnej Syrii. Jeśli tak będzie, to będzie to bardzo źle dla Stanów Zjednoczonych, będzie to bardzo źle dla pokoju, dla Kurdów i bardzo dobrze dla tych rozmów właśnie nie byłoby bez zbliżenia ponownego na linii Moskwa Ankara, jak pan ocenia bardzo ciekawe tego sojuszu. No te stosunki turecko-rosyjskie patrząc w ogóle na bardzo ciekawe u nas tematy, zwłaszcza te na święta. Groby pobielane, faryzeusze, baba, dziad. No i proszę państwa, wolny temat, luźny. To jak chce. U nas wszystko możliwe, proszę państwa, zapraszamy. No, baba, dziad to ta baba, co tu w nocy prała. Ja mówię, czy ty, babo, tak Janek Witek zawsze mówił, czy ty, babo, nie możesz pójść spać, tylko komuś wodę wykorzystujesz, nabierasz, naciągasz, jak nie na pieniądze. Janka Witka to jeszcze tu na cokolwiek, na wodę? Głupia babo, o 4 rano wstaje, pierze, bo tu ludzie śpią i ona myśli, że nikt nie słyszy. Zgasiłam światło. Ona się zorientowała, że coś tu nie jest tak. Także głupia mania. Głupia mania, proszę państwa. Baba specjalistka do zadań okradania, wyciągania, tak jak te, wiecie państwo, firmy oszustystyczne już nie mogą, to na PESEL, na dowód, na podpis, na cokolwiek, że różne takie cyrki w internecie. Rozpoczęły to pogłębianie stosunków rosyjsko-tureckich. Natomiast obecnie to komentowanie, że to jest tylko chwilowe. No i cóż, no, rozpoczęte zostało to jeszcze przed szczytem warszawskim NATO, więc mamy już ponad pół roku tego chwilowego zbliżenia i to chwilowe zbliżenie jakby no, coraz bardziej się pogłębia, tak? Pogłębia się ta współpraca, ona jest no, efektem tego, że Rosja ma mechanizmy szantażowania Turcji. Turcja, turecka gospodarka jest coraz w gorszym stanie i sankcje nałożone przez Rosję na Turcję okazały się dotkliwe. Ponadto Rosja zaczęła rozgrywać kartę kurdyjską, którą zaszantażowała Turcję. Turcja oczywiście mogłaby zneutralizować to, podejmując negocjacje z Kurdami, ale niestety nie jest do tego skłonna, więc woli ulegać szantażowi rosyjskiemu i brnąć w tą dość ślepą uliczkę, w którą ciągnie Turcję Putin. Niemniej ta współpraca się będzie coraz bardziej pogłębiać. Znaczy to pokazuje, że Zachód, Stany Zjednoczone, Europa zupełnie tą rozgrywkę wokół Syrii przegrywa. Nie, to nie tak.
Właśnie nie. Póki Stany Zjednoczone, póki przyszli Stany Zjednoczone, bo Europa w Syrii tak bardzo się nie angażuje, ale póki Stany Zjednoczone utrzymują sojusz z Kurdami syryjskimi, z syryjskimi siłami demokratycznymi, to mają kontrolę nad dominujący wpływ w północnej Syrii oraz wschodniej Syrii. Także dopiero jeżeli by, i na tym zależy bardzo Rosji, żeby używając Turcji skłonić Stany Zjednoczone do rozerwania, do odstąpienia od tego wspierania Kurdów syryjskich, bo wtedy będą oni zmuszeni do zwrócenia się o mediację do Rosji. I Rosja wtedy przejmie wszystkie karty w Syrii. W tej chwili nie ma Rosja wszystkich kart w Syrii. Właśnie dlatego, że syryjskie siły demokratyczne mają się ze Stanami Zjednoczonymi. Tutaj jeszcze jest kwestia frontu południowego, który również trzyma z Jordanią, ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast w tej zachodniej części Syrii, to i tak Stany Zjednoczone nigdy nie miały wiarygodnego sojusznika, nigdy nie miały wiarygodnego partnera, więc tam nie ma, nie mogły być wyeliminowane z rozgrywki, bo nie były nigdy w rozgrywce. Znaczy zmiana na szczytach amerykańskiej władzy, rozpoczęcie prezydentury Donalda Trumpa może coś zmienić podejście Amerykanów do Kurdów, do tej karty rozgrywki. Tak, znaczy oczywiście, że może zmienić, ponieważ można sobie teoretycznie wyobrazić skręt albo w jedną, albo w drugą stronę. Znaczy z jednej strony można sobie wyobrazić intensyfikację wspierania syryjskich sił demokratycznych, co zapewne spotka się z protestami Turcji, tylko że Turcja jest słaba. Turcja jest bardzo, bardzo słaba i Turcja powinna przemyśleć swoje kroki, bo to Turcja potrzebuje pomocy, a nie na odwrót. Jeżeli Turcja chce opierać się na Rosji, no to skończy się to dla niej bardzo, bardzo źle. Natomiast jeżeli chce pomocy ze strony Stanów Zjednoczonych, Europy, to musi za to coś zapłacić, za to choćby lojalnością. Natomiast póki co tego nie widać. Natomiast z drugiej strony można sobie wyobrazić fatalny scenariusz, że Stany Zjednoczone ulegną temu szantażowi Turcji. No tutaj trzeba przyznać, że Donald Trump ma ogromne interesy w Turcji. Tam jego partnerem biznesowym jest Dogan Holding, a niedawno reżim Erdogana przeprowadził aresztowania na kierowniczych szczeblach Dogan Holding, oskarżając aresztowanych o związki z Gulenem. Także tutaj można sobie wyobrazić scenariusz szantażowania również niejako na szczeblu biznesowym Donalda Trumpa. Mam nadzieję, że to się nie przełoży na politykę Stanów Zjednoczonych. Póki co nic na to nie wskazuje, ponieważ Rex Tillerson na przesłuchaniu senackim zapowiedział, że Stany Zjednoczone zamierzają nie tylko kontynuować, ale zwiększyć wsparcie dla Kurdów syryjskich i że NATO jest kluczowym, najlepszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w walce z państwem islamskim. To oni najmocniej walczą na lądzie z państwem islamskim i to jest oczywiście istotna siła lądowa. No, Kurdowie są na wybitności, a ich oddziały peszmergu są uważane w kantonie świata za najbitniejsze i najkarniejsze. Tak, tutaj jeżeli chodzi o postępy syryjskich sił demokratycznych, znaczy trzeba wszystkim sobie powiedzieć jedno, że nie można wygrać wojny samym
tego tygodnia. To jest to wojna Sycylii pokazała dobitnie. I Stany Zjednoczone mają świadomość tego, że państwo islamskie nie zostanie zniszczone. Szczególnie nie ma takiej opcji, żeby bez Kurdów, bez współpracy z SDF-em państwo islamskie zostało zniszczone, ponieważ tylko oni osiągają sukcesy na lądzie. Tutaj w ostatnich paru miesiącach asyryjskie siły demokratyczne przejęły kontrolę nad ogromnym terytorium wokół Raqqi, podeszły pod kluczową Tamę na Kaukazie. Raqqa, to dodajmy, to jest taka samozwańcza stolica Pakistanu. Tak, dokładnie. Natomiast w tym samym czasie od 3 miesięcy Turcy stoją pod Albab, pod 60-tysięcznym miasteczkiem. Próbują kolejnymi szturmami zdobyć to miasteczko i Turkom się to zupełnie nie udaje, więc tutaj widać ewidentnie, kto przedstawia taką realną, skuteczną siłę bojową w Syrii. Opieranie planów unicestwienia państwa islamskiego w Syrii, czy to na Turcji, czy to na Asadzie, jest zupełnie nierealne. No, Asad w ostatnim czasie poniósł dość zaskakujące porażki w walce z Wszystko jest. Proszę Państwa, okej. Proszę nie narzekać.
Sprawozdanie dzisiaj już na pierwszy zdaje się spotkanie ekumeniczne do kościoła metodystów. Ja lubię tych metodystów, bo tam był taki pastor, który z twarzy podobny był do świadków Jehowy, takiego jednego brata z Otwocka. No to pewnie ten brat z Otwocka to jeszcze żyje, ale zdaje się, że ten pastor to umarł. Nie chcę być złośliwa, ale oni mieli tu konkretną metodystę. Proszę Państwa, pewnie to będzie wspomniane. Będzie to bardzo ciekawa taka, no nie chciałabym powiedzieć msza, liturgia słowa, parę tych pieśni, tam są takie stare organy. No, bardzo miło będzie i po prawej stronie w pokoju będą przepyszne ciasta, przepyszne ciasteczka. Kanapeczki będą w kształcie trójkąta z majonezem, salami, szynką, kiełbasą. Będzie też, no kawa, herbata to oczywiste, ale będzie też jakiś taki żurek czy coś tam jeszcze i ponoć na dole jakieś zaczną spotkania dodatkowe dla księży, no także tam każdy coś słabnie jeszcze na tej agapie. Agapa to jest całość, agapa to jest spotkanie, to jest całe spotkanie i po prostu to jest i to a wiadomo, że się nie orientuje, co to jest agapa, co to jest. Jak się ktoś cukierkiem podzieli, no to już jest jak agapa. Tylko te grosze wyżebrywała specjalistka odkręcenia. Może dobrej myśli, od dobrej pozytywu, jak specjalistka. Do specjalnych zadań dawa. Jak jest u świadków Jehowy, pionierka specjalna w dobrym kierunku, to tu u tych dziadów jest w złym kierunku. Specjalna baba do kręcenia, do kombinowania, że nawet mówi tym urzędnikom o grantach, że one same nawet nie wiedziały, o co chodzi, że coś mogą mieć. Przepraszam, ja tu nie widzę żadnej melodii, ale że oni tak robią jakoś od końca, od tyłu, a więc ta melodia gdzieś u nich niby jest, ale mnie to już nie interesuje. A ja nie bym tak mówił, od dupy trzeba mieć pieniądze, te 5 złotych, nie ma. Że jak ktoś coś komuś obiecuje, na przykład gruszki na wierzbie, przyszedł do firmy, coś tam, nie, to trzeba wpłacić 5 złotych na przykład, prawda? A jak nie wpłacisz, to dalej nie pójdzie. Tam, że ja dzisiaj grałam tutaj na tym Orange, bo to taka głupota i proszę ciebie, o co chodzi, proszę ciebie, stanęło na smartfonie, że dadzą smartfon, to więc jak za darmo, to tak, jak bonusy, to przyjmę, a jak ktoś będą chcieli już znowu za złotówkę, to ja dziękuję, no. Bo oni mogą dać taki prezent, bo mówią, że ona dzwoni, pan wygrał taki prezent. Te firmy oszustystyczne. No to więc najchętniej to robi Orange. Bo Orange tak samo daje, jak i tak samo zabiera. Kiedyś to za zarejestrowanie na Orange karty, no to 1000 złotych dostajesz. A potem tak tego nie wykorzystasz, to potem jeszcze możesz na głupich grach pograć, wysyłając po 65 SMS-y, bo nie masz nic do stracenia, a się nudzisz, no to możesz na tej głupocie, jak ci to wyje, no skończ. Mówi, że proszę doładować 800 zł, aby dalej grać. Także takie to głupie jest. Ja ciągle mówię, że firma Orange był taki Orange balon. Balon innymi słowy. Nad Wisłą. Taki balon, który reklamował firmę Orange. Nie wiem, jak Państwo pamiętacie, to jeszcze na most Świętokrzyski, jak Państwo wjeżdżaliście. No to tam na zakręcie taki balon. Można było się wznieść za jakieś chyba 20-40 zł ze 200 metrów nad poziom, także tym balonem Orange, ale chodziło o reklamę firmy Orange. Także Państwo zobaczą, czego to Orange nie zrobi, żeby siebie wyreklamować. Wielki balon nad Wisłą, a nawet światłowody ludziom zaproponowali, bo szatan diabeł od korzeni, od ziemi, od dołu zaatakował Warszawę Mazowsze. No więc od góry przez ten balon i od dołu przez te światłowody. No już nie będziemy wnikać dokładnie, jak to funkcjonuje, bo nie będę przecież mówiła, że prąd to jest uporządkowany ruch elektronów. Ale prąd to jest prąd. Jak cię kopnie, no to
popchnąć z ciebie może 4,5 volta, oczywiście to pewnie nic nie zrobi, ale dobrze ciebie nazywam. Ciekawości to jeszcze ci powiem, że prąd bardzo wolno chodzi. To jedna pani Ewa też Reniewicz miała tam na tej Igańskiej, już ona tam nie mieszka. Mówi, że mało mi nie wpadła do szarka tutaj. Ja mówię, no pani Ewa, to pani jest. No i ona chciała nam, jak ma jeszcze zainteresowana obiady, to tam będzie pani Ewa. Siostry gotują. Widzisz, tym telefonem będę musiała kiedyś jakiś inny, bo tam jest do 16 lutego, będę musiała doładować, a ty nie przyjedziesz. No ale jakbym powiedziała, że mam telefon, to by zaraz przyleciał. Mareczek, patrz, idzie w nas. Prowadzony Państwo przez także będzie przepisany. Ja sobie nic z tego nie robię, bo ja sobie nagrywam filmy. Ja tylko przy okazji ja robię to, ale patrzę, nie ma drania. Na to Nie jest człowiekiem, który
byłby kompleksowy, spójny program dla Polski, który byłby alternatywą dla rządu Prawa i Sprawiedliwości. Więcej komentarzy znajdą Państwo na naszej stronie polskieradio24.pl. Budowców toczy się w sądzie rejonowym w Kijowie i Dzielnicy. Wiatrzyno od maja 2014 roku uprawnia i współpracę z producentami żywności. Wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy przewidujący Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Ma on zastąpić dwie funkcjonujące agencje rynku rolnego i nieruchomości rolnego. Przypomnienie wskazuje, że obecnie jest instytucją wspomagającą rozwój gospodarki. Będzie miała tylko odpowiednie kompetencje. Sytuacja w stolicy jest specyficzna, bo choć normy powietrza nie zostały przekroczone tak radykalnie, jak miało to miejsce w ubiegłym tygodniu, to stężenia niebezpiecznych dla zdrowia pyłów zawieszonych są wysokie. W rejonach Wschodzka normy pyłu zawieszonego przekroczono co nawet dwukrotnie. Podobna sytuacja ma teraz miejsce na Śląsku, tam zresztą stan jakości powietrza będzie się pogarszał. Na źle jest także we Wrocławiu i w Łodzi. Dziś spacerów unikać powinny osoby starsze, chore i dzieci. Poradzi Krystyna Baranska, główna specjalistka w Wydziale Monitoringu Środowiska Warszawskiego Inspektoratu. To są pyły najzdrobniejsze i te pyły najzdrobniejsze mają nawet zdolność kumulacji w układzie krwionośnym, nie tylko w układzie oddechowym. Dlatego w okresach bardzo wysokich stężeń należy unikać wychodzenia z domu i narażania się na te stężenia. Sytuacji związanej ze smogiem nie poprawia bezwietrzna pogoda i mróz, który skłania do ogrzewania domów wszystkim, co znajduje się pod ręką. To dlatego, choć w samej stolicy nie generuje się tylu zanieczyszczeń, które mogłyby spowodować smog, to właśnie Warszawa dziś i w kolejnych dniach będzie szczególnie narażona na zanieczyszczenie powietrza. Wynika to z tego, że podstawowym źródłem zanieczyszczeń powietrza w okresie grzewczym są dawa ogrzewane indywidualnie opalane paliwami stałymi węglem, drewnem i śmieciami. Warszawa jest w tej głównej mierze odbiorcą tych zanieczyszczeń. Nie, no ja mam tam rachunek, spokojnie. Stężenia zanieczyszczeń rośną na obszarach wokół Warszawy, tam gdzie tych domów ogrzewanych indywidualnie jest stosunkowo dużo i przenoszą się wraz z wiatrem na obszar Warszawy. Także osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą dziś odczuwać pogorszenie samopoczucia, uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. W takich sytuacjach należy do minimum ograniczyć przebywanie na zewnątrz. Raport smogowy przedstawił nasz reporter Lucjan Szusa. W informacjach dnia teraz pionierska operacja rekonstrukcji piersi w Słupsku. Chirurdzy pobierają tkanki z brzucha pacjentki i dzięki mikrochirurgii wszczepiają w klatkę piersiową. Zabieg rozpoczął się o 9 rano, potrwa około 5 godzin. W szpitalu wojewódzkim w Słupsku w zabiegu biorą udział dwa zespoły chirurgów, mówi kierujący zabiegiem dr Cezary Kaczmarkiewicz. Pierwsza taka operacja wykonywana na Pomorzu, rekonstrukcja piersi pacjentki po mastektomii z wykorzystaniem technik mikrochirurgicznych z podłożonym płatkiem i szczepimy pół do naczyń piersiowych wewnętrznych na klatce piersiową przy użyciu specjalnego ortopedystycznego sprzętu w mikroskopu z połączeniem naczyń średnicy 1,5 mm. Będzie miała nową piersi, będzie miała lepszy komfort życia.
poddawana zabiegowi pacjentka ma 55 lat. Szpital Wojewódzki w Słupsku chce przeprowadzać coraz więcej tego typu zabiegów rekonstrukcji piersi. Ich liczba będzie jednak zależeć od kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wstrząsy o sile od 5,3 do 5,6 stopnia. Także przechodzimy do programu. Także przechodzimy powoli do programu, proszę bardzo. Obudź się, Polsko ma. Epicentrum wszystkich wstrząsów, które wystąpiły między 10.23 i 11.26, znajdowało się na głębokości 900 km. Odczuwalne były wyraźnie skały środkowych Włoszech od Morza Tyreńskiego po Adriatyk. Miejscowości Amatrice w regionie Latium, która najdotkliwiej poczuła pierwsze trzęsienie 24 sierpnia, zawaliło się kilka stojących jeszcze domów. Tam, jak i w sąsiednich regionach Abruzja i Marquez, od blisko doby co przerwy pada śnieg i trzyma mróz, co utrudnia obronie cywilnej poszacowanie ewentualnych szkód. Rok nowych zadań, drodzy Państwo, pod tym hasłem trwa przegląd poszczególnych resortów na progu nowego 2017 roku. Dziś konferencja prasowa pani premier Beaty Szydło, a także ministra Antoniego Macierewicza, ministra obrony narodowej, a także pana ministra Mariusza Błaszczaka, ministra spraw wewnętrznych i administracji. Posłuchajmy słów tej konferencji. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, tak jak wczoraj powiedziałam, rozpoczynamy nowy rok. To jest dobry okres do tego, żeby wytyczyć nowe kierunki działania, określić sobie nowe zadania, które będziemy podejmowali w tym roku, ale też podsumować to, co zostało zrealizowane w ubiegłym roku. Rozmawialiśmy dzisiaj z nią o sprawach, które dla Polaków, dla przeciętnego polskiego obywatela są najważniejsze. O sprawach bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo dla rządu Prawa i Sprawiedliwości będzie nieustająco tym najbardziej przez nas docenianym i realizowanym ze wszech miar, z wszelką starannością priorytetem. Bezpieczeństwo, które dotyczy codziennego życia polskich rodzin. Dotyczy tego, żeby dzieci mogły bezpiecznie pójść do szkoły, wrócić ze szkoły, mogły pójść bezpiecznie na plac zabaw, aby dorośli, starsze osoby czuły się bezpiecznie w swoich domach, w swoich miejscowościach, ale też i tego bezpieczeństwa w wymiarze szerszym. Bezpieczeństwa dotyczącego funkcjonowania obrony, armii, dotyczącego też naszego funkcjonowania w tym świecie zewnętrznym, w otoczeniu w naszym geopolitycznym otoczeniu. To są sprawy, o których będziemy mówili jeszcze zapewne wielokrotnie, ale dzisiaj w rozmowach z panami ministrami skupiliśmy się przede wszystkim na tych celach i na tych zadaniach, które będą stały przed nami w 2017 roku. Chcę też bardzo podkreślić i powiedzieć, że bardzo dużo dobrego i bardzo dużo zostało podjętych inicjatyw i zrealizowanych zadań w 2016, jeżeli chodzi o poprawę bezpieczeństwa Polaków i naszej ojczyzny. I chcę podziękować panom ministrom za te działania, które były przeprowadzone w roku ubiegłym. Ja przypomnę, że obydwaj panowie ministrowie byli zaangażowani w 2016 roku w dwa największe wydarzenia, które miały miejsce w Polsce. Światowe Dni Młodzieży i Szczyt NATO. Ten przełomowy Szczyt NATO warszawski, dzięki któremu tym decyzjom, które tam zostały podjęte, możemy dzisiaj mówić, że Polska jest bezpieczniejszym państwem, a polska armia w ramach naszej działalności w NATO zaczyna mieć zupełnie nowe perspektywy i stajemy się ważnym państwem na mapie wzmacniania bezpieczeństwa światowego. To są decyzje, które zapadły w ubiegłym roku. I dzięki zaangażowaniu... Także wypowiedzi Szydło.